Gmina Jasło. Zabytkowy kościół w Trzcinicy pod wezwaniem świętej Doroty. Za wysłuchaną modlitwę dziękować pragnęli świętej Dorocie fundatorzy kościoła. Dać wyraz swojej wierze, a może tylko ofiarować ówczesnej społeczności trzcinickiej nową świątynię. Jakie były powody budowy kościoła, tego się nie dowiemy. Ofiara i pragnienie fundatorów szczerym być jednak musiały, skoro świątynia trwa już 4 wieki. Zabytkowy kościół w Trzcinicy pod wezwaniem świętej Doroty. Nie sądził wtedy bezimienny już dziś cieśla, rzeźbiąc na ścianie kościoła rok zakończenia budowy, że właśnie skończył wtedy może skromną wiejską świątynię, mającą po latach stać się perełką drewnianej architektury sakralnej. Święta Dorota na przestrzeni wieków napełniała natchnieniem fundatorów, aby świątynia była nie tylko miejscem kultu, ale również aby jak najdłużej była dziełem sławiącym budowniczych, jak i artystów, zdobiących swoją pracą jego wnętrze. Nowe kierunki w sztuce pozostawiały trwały ślad w historii kościoła, dokładając do jego wystroju ówczesne wyobrażenie piękna i wzbogacając świątynię o nowe elementy wyposażenia. Renowacja, którą przeszła świątynia na przełomie tysiącleci, pozwoliła dotknąć wieku jej powstania. Odkryte surowe średniowieczne polichromie, będące ówczesnym parafianom drogowskazem na drodze ku świętości, na której wspomagać miał monstrualnych rozmiarów wizerunek świętego Krzysztofa, również dzisiaj wywołują emocje w oglądającym. Święta Dorota, której bardzo skromny wizerunek zdobi ołtarz główny, przez wieki opiekująca się świątynią w Trzcinicy, dzisiaj ofiaruje odrobinę czasu w obcowaniu z nieprzemijającym pięknem każdemu podróżnemu, który zechce zanurzyć się w atmosferę ciszy i pokoju, zamkniętą wśród jodłowych ścian świątyni. Zobaczyć, jak wola i praca wielu ludzi przyczyniła się do powstania swoistego wehikułu czasu, mogącego zabrać odwiedzającego, to miejsce w podróż przez 4 wieki istnienia Kościoła w Trzcinicy.